Sąd Boży, czyli rozliczenie duszy. Osoby poddane regresji oraz wielu innych podróżników astralnych wskazuje, że każda dusza jest w pewnym momencie rozliczana z poprzedniego życia. Osądowi podlega przede wszystkim to, w jaki sposób dusza podejmowała decyzje, jakie role przyjmowała na siebie i jak je odgrywała za swojego fizycznego życia. Szybciej takiego rozliczenia doznają dusze słabiej rozwinięte, te bardziej zaawansowane w pojęciu duchowym rozliczane są w późniejszym etapie. Również ich przewodnicy wykazują znacznie większy poziom rozwoju niż w przypadku przewodników dusz słabiej rozwiniętych. Związane jest to z rozwojem całej grupy, do której należy dana dusza oraz pracy, jaką muszą wykonywać zarówno przewodnicy początkujący, jak i zaawansowani w procesie doświadczeń duchowych. Jednak więcej uwagi poświęcane jest duszom mniej rozwiniętym ze względu na trudność, jaką stawia przed nimi przejście ze stanu fizycznego w duchowy. Pomimo tego, że nie istnieje w świecie duchowym kategoria kary i nagrody, istoty duchowe, określane przez niektórych pacjentów jako na przykład rada starszych, nie potępiają nas za nasze postępowanie w życiu fizycznym. Jednak sam żal za wyrządzone przez duszę krzywdy nie wystarczy. Zło wyrządzone w jednym życiu powróci do nas w kolejnym, stając się naszym własnym doświadczeniem. Określenia pochodzące ze wschodnich wierzeń jak karma są tu adekwatnym określeniem spłaty, jakiej dokonuje dusza za swoje występki w następujących po sobie wcieleniach. Jest to mechanizm samosądu, w którym krzywdy, jakich doznajemy, są tak naprawdę spowodowane przez nasze decyzje z przeszłości. Prawdziwą lekcją rozwoju jest więc czynić tak, by nie krzywdzić, a jednocześnie spłacić swoją karmę i wyzwolić się z jej pętli w kolejnych inkarnacjach. Przewodnicy duchowi mają za zadanie wskazywać duszy jedynie te momenty w życiu, w których postąpiła źle wobec innych i siebie, ale nie są w stanie odebrać duszy wolnej woli, by nie mogła ona popełniać złych uczynków w kolejnych inkarnacjach. Przebieg wydarzenia, jakim jest retrospekcja życia, jakie zakończyła dana dusza, przebiega pod nadzorem naszego przewodnika duchowego, który jest częścią grupy, do której przynależy nasza dusza. Oprócz tego jest tam też przewodnik wyższego stopnia oraz rada złożona z około 6 istot na bardzo wysokim poziomie rozwoju. Dusze wymieniają się tam poglądami na temat przeżytego przez zmarłego życia. Sprawdzają, jakie jest przekonanie samego zmarłego na to, co w jego życiu zaszło, jak ocenia niektóre decyzje i ich konsekwencje. Rada i przewodnicy wskazują na to, co można było zrobić inaczej, lepiej, w szczególności omawiają te aspekty życia, w których dusza kierowała się dobrocią. Pacjenci Newtona wskazują też, że rada, przed którą stoi ich dusza, jest tą samą, która oceniała ich inne, wcześniejsze życia. Każdy członek rady zadaje pytania, a cała rada jest niezwykle szczera, uczciwa i sprawiedliwa w swojej ocenie. Nie da się przed nią niczego ukryć czy zataić. Dusza, która przed nią stoi, może wyrażać wszelkie uwagi, frustracje, pragnienia i pomysły związane z zakończonym właśnie życiem na Ziemi. Pacjenci wskazują także, że przed podjęciem kolejnego wcielenia ponownie następuje spotkanie z tą samą radą. Niemal wszyscy, którzy opowiadają o wspomnieniach z takiego sądu, twierdzą, że nikt tak naprawdę nie jest bardziej krytyczny od nas samych w stosunku do siebie. Samokrytycyzm pojawia się dopiero wtedy, gdy dusza zdaje sobie sprawę ze swej prawdziwej duchowej tożsamości. Samobójcy. Większość religii potępia akt samobójstwa jako niezgodny z wolą Boga czy systemu duchowego. W
istocie relacje osób poddanych regresji, czy choćby informacje przeniesione przez Roberta Monroe, znanego podróżnika astralnego, które podejmują się próby odpowiedzenia na to pytanie, są zgodne. Samobójstwo nie powoduje trwałej ucieczki przed problemami życia, ale jest tylko czynnikiem spowalniającym albo wręcz zatrzymującym w rozwoju. Otóż każdy samobójca, który ucieka przed życiem i jego wyzwaniami w trakcie ponownego wcielenia, stanie przed takimi samymi problemami. Traci tym samym wiele możliwości rozwoju duszy, gdyż powtarza te same schematy i lekcje życia. Nikt natomiast nie potępi ani nie ukaże duszy za samounicestwienie ciała fizycznego. Dusza doskonale sama zda sobie sprawę z tego, co zrobiła i z następstw swojego czynu, którymi będzie powtórka danej lekcji. Gdy dusza, która popełniła samobójstwo, wraca do świata duchowego, odczuwa przygnębienie. Inaczej, gdy dusza prowadzi owocne życie, przynoszące korzyści jej samej i innym ludziom, taka dusza jest pełna radości i spełnienia ze zrealizowania swojej ścieżki rozwoju. Światy niefizyczne. Częstokroć obszar, do którego trafia dusza świeżo zmarłej osoby, wyglądem przypomina jej znaną z ziemskiego życia scenerię. Podobny dom, mieszkanie, podwórko i zabudowania sąsiednie to nic innego jak przywiązania do miejsc znanych z fizycznego życia. Obrazy te mają często indywidualny charakter i są ukształtowane przez ziemskie doświadczenia danej duszy lub jej przekonania. Innym rodzajem obszaru może być teren zawieszony pomiędzy życiem a światem duchowym. Świat bezpośrednio połączony z tym fizycznym sprzyja tym duszom, które nie rozumieją, że umarły. Istnieją one w zawieszeniu. Mogą one same zdecydować o tym, by tkwić w tym obszarze, a wpływ na to ma ich zdezorientowanie i desperacja. Są też na ogół wrogie w stosunku do przewodników. Cechy typowe dla dusz bardzo niedojrzałych. Większość dusz jest kierowana czymś, co można nazwać węzłem komunikacyjnym, autostradą, która prowadzi je mimowolnie do określonego miejsca. Ruch, jaki tu występuje i uczucie z nim związane, można przyrównać do tego, co określa Robert Monroe mianem podróży na holu. Jak wskazują pacjenci poddani regresji, pomiędzy obszarami jest coś na kształt mgły. Mgła ta częstokroć widziana jest tuż przy obszarze początkowego lotu. Spowija ona obszar, który przebywają, a całość w miarę oddalania nabiera kształtu kręgów czy spirali. Może to również potwierdzać teorię istnienia pierścieni oraz szumu wiązki M, których doświadczył Monroe, gdyż pacjenci Newtona relacjonują, że we mgle słyszalne są niezliczone głosy. Pacjenci wspominają, że pomiędzy obszarami dostrzegają i ciemność, i światło. Wszystko zależne jest od szybkości ruchu. To również potwierdzone jest przez wielu podróżników OB i eksploratorów niefizycznego świata. Poza tą strefą jest obszar, który Newton określa jako niezwykle zharmonizowany, przepełniony wyczuwalną mentalną siłą. Pacjenci określają go jako miejsce czystej myśli. Pomiędzy nimi a śmiercią istnieje punkt nazywany miejscem oczekiwania. Z kolei spotkanie z innymi, zmarłymi wcześniej, następować ma właśnie w miejscu czystych myśli. Kolejnym przystankiem dla duszy ma być obszar, który interpretowany jest jako duchowy dom. To tu następuje połączenie z innymi duszami, aspektami, które należą do tej samej grupy pracujących nad własnym rozwojem dusz. Panuje tu niesamowita jedność.
jedynie młodsze, mniej doświadczone w systemie życia ziemskiego dusze mogą tu czuć pewien rodzaj dyskomfortu, gdyż swój dom upatrują jeszcze w materii fizycznej. Komunikacja tu, jak i wcześniej, zachodzi w sposób niewerbalny. Mimowolnie przekazywane są myśli. Prawdopodobnie to obszar, w którym łączymy się z grupą. Można przypisać go do tego, co inni podróżnicy astralni określają jako park lub obszary przynależne do parku. Park, inaczej centrum przyjęć, posiada niezliczone miejsca, w których dusze odnajdują się po poprzednim wcieleniu oraz nawiązują interakcje z innymi duszami. To tu podejmują decyzje związane z dalszym rozwojem świadomości. Pacjenci doktora Newtona potwierdzają te informacje, wspominając m.in., że w obszarze grupy jest ogromna przestrzeń i ogromne poczucie wolności. Przestrzeń ta wypełniona jest obszarami, w których wiele dusz potrafi się zgubić. Wszystko zależne jest od stanu duszy i możliwości odbioru właściwego sygnału. Jak wykazują podróżnicy OB, dusze na niskim poziomie rozwoju mogą trafić tu także do miejsc, które mają im pomóc w przejściu ze świata materialnego do swojej duchowej grupy. A szczególnie dusze, które utraciły kontakt z grupą, mogą spędzić w obszarach poprzedzających park, w tak zwanych systemach ludzkich przekonań, spore ilości czasu, aż nie osiągną na tyle własnej, duchowej tożsamości, by odzyskać sygnał do kontaktu z grupą. Oczywiście istoty z ich grup starają się im w tym pomóc, schodząc do tych obszarów. Pisze o tym m.in. Robert Monroe i Bruce Moen. Wspominam o tym także w swoich książkach. Homoseksualizm. Jak wynika z relacji osób poddanych regresji, dusze, które zmieniają płeć nowo obranego wcielenia po wcześniejszym, wielokrotnym doświadczaniu bycia kobietą lub mężczyzną, mogą mieć pewnego rodzaju zaburzenia synchronizacji pomiędzy duszą a nowym ciałem. Wtedy też mogą występować odmienne niż wskazuje natura ciała preferencje seksualne. Człowiek taki obiera odmienność seksualną czy orientację wbrew naturze ciała, w jakim przyszło mu żyć. Dusza może zmienić płeć z wielu powodów, jak na przykład próba przerobienia pewnych sytuacji z innej niż męska albo żeńska perspektywa. Powód doświadczenia seksu jako kobieta czy mężczyzna jest jednym z tych charakterystycznych dla słabiej rozwiniętych dusz. Natomiast niektóre dusze chcą być homoseksualistami ze względu na trudność, z jaką borykają się takie osoby w społecznym odbiorze. A więc powodów jest całe mnóstwo. Podłożem zawsze ludzkie doświadczenia. Dlaczego następuje amnezja duszy? Jednym z warunków ponownego wcielenia się w materii fizycznej jest zapomnienie tego, kim było się wcześniej. Wymazanie na czas nowej inkarnacji pamięci duszy o sobie i o poprzednich wcieleniach. Choć wielu uważa to za objaw dziury w systemie, który znacząco uniemożliwia szybki rozwój, to przekazy ze świata duchowego wskazują, że jest wręcz odwrotnie. Wielu pacjentów Michaela Newtona, jak i przekazy takich osób jak Robert Monroe czy Bruce Moen wskazują, że uczenie się od zera jest znacznie doskonalszą formą nauki niż w przypadku sytuacji, w których doskonale wiemy, co ma się wydarzyć. Dzięki amnezji podchodzimy do tych samych problemów zupełnie inaczej, odkrywając tym samym nowe możliwości siebie i swojej duszy. Uczymy się tym samym więcej, a każde następujące po sobie wcielenie jest poważnym wyzwaniem, a nie z góry przewidzianą grą zaplanowanych wcześniej działań i decyzji. Pamięć o poprzednich wcieleniach, zależnościach,
krzywdach i sukcesach, o których pamiętalibyśmy w nowym ciele, skłaniałaby nas do powrotu do tego, co już było, a nie realizowania zupełnie nowych założeń i reagowania na powstałe sytuacje w teraz. Wiele dusz słabo rozwiniętych traktowałoby nowe życie jako możliwość do pomszczenia przeszłości bądź do wyzyskiwania jej, aby nowe życie było lżejsze i bogatsze w najbardziej uzależniające nas od materii fizycznej przywary, władzy, majątku, przyjemności cielesnych. Sprawiłoby to wręcz odwrotny skutek, w którym dusza nie rozwijałaby się do stanu porzucenia życia ludzkiego jako całkowicie zrozumiałego stanu istnienia, ale coraz bardziej uzależniałaby się od niego i od przyjemności, jakie może w nim osiągnąć. Jednakże pomimo amnezji często może dojść do tak zwanych przebłysków pamięciowych w trakcie życia w fizycznym ciele. Dochodzi do nich najczęściej w snach, w momentach kryzysu czy trudności, których dusza nie jest w stanie przejść bez małej pomocy. Istoty, które się nami opiekują, wskazują nam w ten sposób pewne rozwiązania, albo podsuwają pomysły lub pomagają uaktywnić pewne znane nam z wcześniejszych żyć umiejętności czy cechy charakteru. Taka pomoc zdarza się tym częściej, im bardziej otwarta i nieprzesiąknięta ludzkim ego jest dusza. Umiejętności medytacji czy innych mentalnych zdolności mogą ułatwić taki kontakt i tym samym wspomóc w szybszym rozwoju duszy podczas każdego życia na Ziemi. Sygnały dochodzące do nas ze świata duchowego nie tylko mogą pomóc w danej sytuacji, ale i są wyrazem wsparcia istot duchowych, które nigdy nie zostawiają nas samych sobie. Wspomnienia, które do nas trafiają, mogą pomóc zrozumieć nam, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy.